Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Chelsea. I na samym wstępie chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za kolejne 1000 łapek w górę pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę jestem niesamowicie zadowolony, bo każdy odcinek z kariery utrzymuje średnią łapek powyżej 1000. Po prostu magia, naprawdę dziękuję wam bardzo, bo dzięki temu czuję, że chcecie to oglądać i ja mam ogromną motywację, żeby to po prostu nagrywać. Ale moi drodzy, naprawdę nie ma co tutaj więcej przedłużać, ponieważ dzisiaj nas czeka pierwszy mecz, w którym możemy tak na dobrą sprawę zgarnąć jakieś istotne trofeum, które będzie już ważyć na sezonie. Owszem, zdobyliśmy już Puchar Elity Azji, ale dzisiaj nas czeka pojedynek z Arsenalem o Community Shield, o tarczę wspólnoty, który ten pojedynek oczywiście się w rzeczywistości zakończył wygraną Arsenalu, ale mam nadzieję, że nam uda się zmienić bieg historii i że to właśnie my będziemy górą w tym spotkaniu. Ale zanim do tego przejdziemy sobie tutaj do ustalenia składu, chociaż w sumie skład ja ustaliłem już w poprzednim spotkaniu. Zaproponowaliście mi jedno, żebym Hulkowi dał 19, taki numerek jaki ma w reprezentacji. W sumie nie jest to taki najgorszy pomysł, ponieważ Falcao i tak nie będę grał. No praktycznie im nie będę grał, więc tam czy będzie latał mi z 22 na plecach, czy z 69, to mi nie gra wielkiej roli. A jeżeli Hulk będzie miał taki sam numer jaki ma w reprezentacji, ja tak mi widziałem jeden komentarz, że ktoś napisał, że ma taki sam numer w reprezentacji, czyli oczywiście w Brazylii, no to jak najbardziej z tego powodu się cieszę, ponieważ to będzie fajnie ze sobą współgrało, a Falcao po prostu otrzyma numer 22, no bo Falcao, no nie oszukujmy się, jest mało istotnym zawodnikiem w naszej drużynie, ja za bardzo nie mam zamiaru nim grać, mamy tutaj Lewandowskiego, mamy Traore, mamy Kennedy'ego i tymi zawodnikami zdecydowanie będziemy grać, jeżeli chodzi o atak w naszej drużynie. Więc moi drodzy, wszystko mamy ustalone, cały skład jest już ustalony, tak jak widzicie, prezentuje się następująco. To ja was zapraszam na skrót oczywiście w wykonaniu Laskowskiego i Szpakowskiego i ja się z wami żegnam. Wróć, ja się nie żegnam, bo się zaraz widzimy. Na mecz o tarczę wspólnoty zapraszają serdecznie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. To mecz charytatywny, ale jednak niezupełnie towarzyski. Drużyny traktują go jak pierwszy poważniejszy sprawdzian przed sezonem i zazwyczaj mecze są dość intensywne. W dzisiejszym meczu Arsenal zagra przeciwko Chelsea. Mamy dzisiaj debiutanta w tym meczu i to właśnie w środku pola, więc na pewno sporo zależy od tego, jak poukłada sobie współpracę z kolegami z nowej drużyny. W drugiej linii zawodnik może po prostu wziąć ciężar rozgrywania na siebie i jeśli to się mu uda, to będzie ulubieńcem kibiców. Petr Čech ma fantastyczne umiejętności i niebagatelne doświadczenie. Taki bramkarz to dla drużyny prawdziwy skarb. Dlatego też trener postanowił wystawić go dzisiaj do gry. Im szybciej weźmie pod swoje skrzydła linię obrony, tym lepiej dla zespołu. Na starym Wembley odbyło się 7 finałów Pucharu Europy i 2 finały Pucharu Zdobywców Pucharów. Z kolei nowe Wembley już 2 razy, w 2011 i w 2013 roku, gościło finałowy mecz Ligi Mistrzów. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Chelsea. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadłymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. Dzisiaj czeka nas pasjonujące widowisko w Superpucharze. Naprzeciwko siebie staną dwa silne zespoły, oba przywykłe do wygrywania. I oto Petr Čech. Do niedawna grał w tej drużynie i ciekaw jestem, co będzie chciał dzisiaj udowodnić swoim dawnym kolegom. Oby tylko pozostał przy sportowych metodach, ale chyba z większością z nich rozstał się w przyjaźń. No i zaczęło się. Dwie drużyny walczą o tarczę wspólnoty. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie złapał tej piłki. Trener Chelsea zdecydował się dokonać zmiany. Santi Cazorla. Baba. Szansa! Piłka w siatce.
Wydawało się, że piłka minie bramka, a tu niespodzianka. Też myślałem, że wyjdzie za boisko, ale leciała takim dziwnym torem. Odbiła się od słupka, no i mamy gola. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Walcott. Ezil. Arsenal przed szansą. No, będzie gol? Poprzeczka nie, przepraszam, tak to wyglądało. Ależ było blisko. Koniec meczu. Pełnił uzasadniony triumf Arsenalu. Właśnie zakończył się pojedynek o tarczę wspólnoty i nie zakończył się on dla nich dobrze. Przegrali. Niestety, pomimo wysiłków nie udało się pokonać przeciwnika i ta szansa na zdobycie Community Shield przepadła. Moi drodzy, nie udało się nam zmienić biegu historii, niestety wynik po raz kolejny wyłonił zwycięzcę, którym był Arsenal, no ale jak widzicie, my kompletnie zasługiwaliśmy tutaj na chociażby jedną bramkę. Arsenal całkowicie zdominował. Nie mam pojęcia, co się stało z naszą drużyną, ponieważ jak w turnieju przedsezonowym gromiliśmy każdy zespół, jak się tylko dało, no to tak tutaj już to nie wyglądało tak kolorowo. Jest to możliwe, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to spowodowane brakiem zgrania zespołu. Jeszcze są tutaj oczywiście nowi zawodnicy, więc nie do końca są jeszcze ze sobą zgrani. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że początek sezonu w naszej karierze nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał w normalnej rzeczywistości i trwa nadal. No ale cóż, no niestety. Dobra, moi drodzy, przejdziemy sobie w takim razie do treningów. Jak już otrzymaliśmy taką możliwość, to przejdziemy sobie do treningu. Jak widzimy, tutaj Falcao nam skoczył już na 84, Kennedy na 71. Bardzo fajnie, z tego powodu się też cieszę. Wbijemy sobie na Traorę i Traorę zrobi sobie tutaj, która tutaj będzie? Dribbling w biegu, pełne panowanie. Nie będzie strzały z bliska. Dodatkowo dodamy sobie tutaj jakiegoś skrzydłowego i może to być Hulk. I damy sobie dla niego tor dribblingu. Dla pomocnika niech to będzie Cesc Fabregas. Możemy dać tutaj nie dribbling w biegu, tylko obrona, gra w dziadka. Tak niech będzie. I po raz kolejny sobie dodamy tym razem środkowego obrońcę i będzie to Stones, który mam nadzieję, że już nam wskoczy tutaj na poziom 78 po tym treningu. Obrona 1 na 1, trudne jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że Stones podoła temu treningowi. I moi drodzy, dałbym jeszcze trening dla Kennedy'ego. Dlaczego by nie, jak się nam dobrze rozwija, no to... Niech dalej się nasz rozwija nam chłopak. Więc dobra, trening snajperski trudne, ale mam nadzieję, że sobie nasz poradzi tutaj nasz młody zawodnik. I zobaczmy teraz na wyniki. Oż kurde blaszka. Popatrzcie na Hulka. To tragicznie mu to wyszło, powiem szczerze. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak dribbling będzie źle szedł Hulkowi. No cóż, nie, niestety, tak też bywa. Za to Stones bardzo dobrze się spisał w obronie 1 na 1. Kennedy, no, niezbyt dobrze w treningu snajperskim. Fabregas w grze w dziadka perfekcyjnie. No i strzały z bliska Traore jeszcze musi dopracować. Ale naprawdę zawiódł mnie tutaj Hulk, jeżeli chodzi o ten trening. I Bronisław Iwanowicz, ostatni mecz. Dziękuję bardzo, chyba dobrze zagrałem. No właśnie tak średnio bym powiedział, obronek jakoś tak słabo był ten środek obrony się prezentował. No ale nie będę tego komentował. Już po tym meczu, już po tym wydarzeniu mamy ofertę transferową za Bernarda Traore. Odrzucamy ją z góry, mimo że zgarniemy za niego kurna ile hajsu, tyle hajsu. Nie, odrzucamy sobie ją od razu na wstępie. Ja nie chcę sprzedawać Traore. Coś się nam tutaj jeszcze podzieje, tak? Jeszcze się odezwali za Monsonda. Wypożyczenie. Jak najbardziej chcemy wypożyczyć tego już młodego zawodnika. Czarni Monsonda. Powodzenia życzę. Dobra, lecimy sobie dalej. I teraz nas już czeka, moi drodzy, spotkanie ze Swansea. I teraz powiem wam tak. Ustaliłem, iż wejdźmy sobie w sezon, konkretnie kalendarz. Przepraszam was za moje gardło. Ustaliłem, że w odcinkach będziemy sobie rozgrywać całe miesiące, z czego będziemy rozgrywać dwa spotkania, a pozostałe dwa będziemy symulować.
Jeszcze dzisiaj rozegram ten mecz ze Swansea, ale od następnego odcinka zrobimy tak, że po prostu jak będziemy rozgrywać, dwa mecze gramy, resztę w miesiącu symulujemy i wydaje mi się, że to będzie fajne, ponieważ wy w komentarzach będziecie mogli wybrać, jaki mecz mam rozegrać i to będzie naprawdę też spoko interakcja, jeżeli chodzi o moją interakcję z widzami. No to cóż, moi drodzy, teraz pozostaje nam tylko przejść do ustalenia składu. Tutaj muszę zmienić, bo to nie jest nasza podstawowa jedenastka zdecydowanie. Courtois zapraszam, Ramirez bez formy, cudownie. Hazard też bez formy, no pięknie się podziało, naprawdę fenomenalnie. Dobra, kogo my sobie tutaj możemy? Oskar już zakończył przerwę reprezentacyjną, super, to mnie bardzo cieszy. Zamienimy go sobie z Loftus-Cheekiem. I na razie damy Hazardowi, ale jeżeli Hazard będzie miał... Chociaż wiecie co, moi drodzy, damy sobie szansę Loftus-Cheekowi zagrać od pierwszych minut zamiast Fabregasa, który ma zaniżkę formy niestety, co mnie martwi. No ale miejmy nadzieję, że się jakoś podniesie nasz Hiszpan i będzie grał lepiej w przyszłych spotkaniach. No a to by było na razie tyle, ja się z wami nie żegnam, tylko zapraszam was na skrót. Witamy serdecznie z Londynu. Zapraszamy do oglądania meczu, który dziś odbędzie się na pękającym w szwach od kibiców Stamford Bridge. Na ten mecz zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W dzisiejszym meczu Chelsea gra przeciwko Swansea City. Mamy dzisiaj przyjemność oglądać nowego skrzydłowego i to chyba właściwy człowiek na właściwym miejscu. O tak, to świetny zakup. Dokładnie tego było im trzeba. Jeśli od pierwszych chwil zagra na miarę swoich możliwości, to będziemy świadkami zmiany na lepsze, a kibice się w nim zakochają. Na boku obrony mamy debiutanta i trzeba przyznać, spodziewamy się po nim wiele. Nie wiem, czy już od pierwszego spotkania, ale powinien wprowadzić nową jakość do gry obronnej zespołu. Jeśli tylko dogada się z partnerami, to będzie z niego pożytek. W latach 70. XX wieku Chelsea borykała się z kłopotami finansowymi, co ciągnęło się za klubem jeszcze przez lata. W efekcie owego kryzysu prawa do nieruchomości klubu przeszły na firmę deweloperską. Pierwszą połowę meczu zacznie Chelsea. Teraz możemy się przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra Swansea. Nieudany wślizg na początku tego spotkania. No i szybko wykonali ten rzut wolny. No niecelny strzał, widać, że jest załamany. Hazard. Chelsea przesuwa się w stronę bramki przeciwnika. Szansa! Ależ piękna bramka! Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Będzie strzelał. Piękna interwencja. I jest rzut rożny dla Chelsea. Aju. Oskar. Hulk i nie udaje się podwyższyć rezultatu. Ciągle jedna bramka różnicy, to może nie wystarczyć. Dobre podanie. Cork, to może być... Ależ wspaniale. Jeden do zera, tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Moi drodzy, to spotkanie to było całkowite przeciwieństwo, było całkowite przeciwieństwo, całkowita odwrotność spotkania z Arsenalem. Tutaj to my zdominowaliśmy, naprawdę bardzo się cieszę, świetna bramka, jeszcze zresztą zobaczmy sobie w powtórce. Naprawdę świetna klepka tutaj poszła. No popatrzcie, Pedro, pyk, mógł wykończyć, ale dostrzegł Hazarda, który się pokazał w polu karnym. No coś po prostu pięknego, tak rozegrali tutaj to nasi zawodnicy. Naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Hulk próbował uderzyć z dystansu, czasami mu to wychodziło lepiej, głównie gorzej, ale mam nadzieję, że jeszcze ten zawodnik się u nas zaaklimatyzuje.
I moi drodzy, jak słyszycie, mi już niestety strasznie gardło wysiada, więc ja już powoli ten odcinek będę kończył, ale mam nadzieję, że się wam podobał i spróbujcie utrzymać cały czas średnią łapek powyżej 1000 na odcinek, a ja się z wami żegnam i na razie. Cześć!